Jeżeli myślicie, że to jest żart, nie, to nie są też efekty specjalne. Zima wróciła do Wałbrzycha i wróciła w sposób baśniowy. Wybieliła nam nastroje, krajobraz i oczyściła nasze dusze. Dobrze, wracajmy do Amigi. Kochani, stworzenie najlepszych graficznie gier na Amigę to nie jest taka prosta sprawa. Miałem dylemat, dlaczego? Jak zapewne wszyscy weterani komputerów wiedzą i pamiętają, Amiga rządziła na rynku od roku mniej więcej 87 do 95-96, natomiast przez ponad 10 lat powstawało na nią oprogramowanie. Gry z roku 86-87 były właściwie cieniem tego, co powstawało 5-6 lat później, a więc w roku 93, 4 czy też 5. To była naprawdę przepaść, trudno aż uwierzyć w to, że ta sama platforma sprzętowa była w stanie wygenerować tak dwa różne produkty, bardzo przeciętne i wybitne. Pomyślałem sobie, że ten ranking najlepszych graficznie gier ustalę na podstawie daty ich premiery, a więc będą gry, które będą wyglądały pozornie bardzo prosto, ale biorąc pod uwagę fakt, iż powstały na przykład w roku 1990, była to totalna rewolucja. Przypominam, PC miał wtedy kartę CGA i EGA, a więc karty, które niespecjalnie nadawały się do gier. Natomiast później przejdziemy do produkcji z roku 93, 4 i 5, a więc tych gier, które wyciągały 110% mocy Amigi i te ostatnie soki, czyniąc ten komputer naprawdę nieprawdopodobnie potężnym, elastycznym i ponadczasowym, czyniąc z Amigi legendę. Zapraszam do kolejnego programu Top najlepiej wykonany graficznie gier na Amigę. Zima wróciła. Zaraz, jak to było? Settlers. To była gra, w której Secret Service postawił oceny 100, super. Genialna strategia firmy Blue Byte, w której małymi osadnikami budowaliśmy wioskę, miasto, imperium. Wszystko w niebywałej, przełomowej jak nowe czasy grafice. Uwaga, znakomicie działającej już na zwykłej Amidze 500 z zegarem 7 MHz i 1 MB pamięci. Settlersi to był przełom, Settlersi to była rewolucja, Settlersi to była strategia, która nie mogła zostać nazwana inaczej niż wielkim i powiedziałbym, no, niespotykanym jak dotąd tytułem, hitem, przełomem. To, co jest takie, powiedziałbym, najbardziej spektakularne w wersji Amigowej, to, że Settlersi, cała gra, mieściła się na jednej dyskietce. Dwie pierwsze bowiem, to było intro, w którym pewien zmęczony, słusznej wagi rycerz podążał przez wioskę do swojego wytęsknionego zamku. Drodzy Państwo, Settlersi to był tytuł, który zdefiniował nową jakość gier na Amigę. I tak myślę, no nie może zabraknąć żadnego z Mordobić. I dwa tytuły, które w moim rankingu były przełomowe, były
cudami, które wyciągały Amigi, zwłaszcza z tych, powtarzam, prostych, tych pierwszych modeli Amiga, więc 500, 500 plus 600, wyciągały nieprawdopodobne możliwości, możliwości, które wydawały się przerastały je sprzętowo, a jednak to Elfmania. Elfmania, sama Biatyka w mojej ocenie była średnio miodna, była taka bardzo infantylna, ta grafika była taka bardzo bajkowa, rysunkowa, ale nie możemy jej odmówić jakości, klasy, plastyczności i niebywałego sznytu. Ja powiem szczerze, nie widziałem tak pięknie rysowanej Biatyki na Amigę, nawet Capital Punishment na Amigi z układami AGA graficznymi nie był tak znakomicie dopieszczony jak Elfmania. Elfmania to był tytuł, który myślił się, z tego co pamiętam, na dwóch dyskietkach. Gra działała, uwaga, w 64 kolorach. Jest to tyle ciekawe, że standardowo gry na Amigi wyposażone w układy graficzne ECS i OCS działały w 32 kolorach. Były jednak wyjątki. Do tychże zaliczała się właśnie między innymi Elfmania. I myślę, że dla samej animacji, dla samego piękna tych znakomicie animowanych drugich planów, no i samych postaci, warto zobaczyć, co oznaczała Elfmania na Amidze 500. Zostańmy na moment przy Biatykach i wróćmy do bardzo, bardzo, bardzo zamierzchłych czasów. Panza Kickboxing. Któż nie zna tego tytułu? Graficznie rewelacyjny tytuł, to był bodajże rok 1990, ale to, co jak gdyby wyznaczyło nowe szlaki, to, co pokazało siłę 16-bitowców, to animacja. Panza Kickboxing był grą filmową. Kilkadziesiąt ciosów do wyboru. Te ciosy wybierały się oczywiście wcześniej, ponieważ grało się joystickiem, a ten miał swoje uproszczenia i ograniczenia. Ale tych ciosów, technik było kilkadziesiąt, być może nawet kilkaset. Do tego niebywała, no powiedziałbym, wręcz filmowa animacja, taki powiedziałbym Prince of Persia gier karate. Panza Kickboxing. Zobaczcie sami, to jest gra, która ma blisko 30 lat.
A teraz skoczymy do przyszłości. Tytuł, który spowodował pocenie się układów graficznych i muzycznych w Amidze. Procesor Motorola 6800 był zagoniony do katorżniczej pracy. Ale to wszystko dał niebywały obraz. Gra Stardust. Stardust, która była kolejnym wcieleniem, kolejną aranżacją klasycznego już Asteroida, ale w jakiej grafice? Grafice Ray Tracing, grafice 3D ze znakomitymi tunelami i znowu to wszystko działa na zwykłej Amidze 500 z 1 MB pamięci. Nie wiem jak koderzy, jak programiści to zrobili, ale w mojej ocenie jest to najbardziej efektowna strzelanka, arkadówka, gra, która przyćmiła wiele kolejnych, późniejszych tytułów na Amigi z układami AGA. Stardust, zobaczcie sami. Gry przygodowe. Przyznaję się bez bicia, to jest ten gatunek, w który grałem, gram i pewnie grać będę bardzo rzadko. Jakoś nie czułem, szczerze mówiąc, tego miodu, tego związku pomiędzy rozgrywką, łamigłówką, miodnością, a uczestnikiem, a więc graczem. Oczywiście są to tytuły wielkie, epickie, ale w przypadku komputerów 16-bitowych, zwłaszcza pierwszej połowy lat 90. przygodówki, to były głównie gry typu click and choice, click and go, click and walk. A więc mówiąc krótko, miało się narysowaną postać, która poruszała się najczęściej w grafice 2D, oczywiście pięknie rysowanej, bądź renderowanej. Tu już graficy mieli pełne spektrum możliwości. Ale Amiga 500 doczeka się tytułu, który, uwaga, jest chyba jedynym. Jeżeli się mylę, w komentarzach napiszcie, jedynym tytułem na Amiga 500, który, uwaga, działał w 256 kolorach. A więc w trybie HAM. Ten tryb umożliwiał Amidze wyświetlenie nawet 4096 kolorów, ale był zarezerwowany głównie dla zdjęć, czyli krótko mówiąc dla statycznych obrazów 2D. Tutaj pojawia się w grze, jak wyglądał Universe, wyglądał kosmicznie. To była naprawdę wielka, epicka przygoda i muszę powiedzieć, że chyba jedyna przygodówka, która naprawdę mnie wciągnęła. Za sprawą grafiki? Na pewno, ale też pewnej magii, którą sobie nosiła Universe.
A więc z gier przygodowych przenieśmy się na moment do gatunku RPG. Amiga miał wielkie tytuły RPG. To nie jest oczywiście domena peceta, absolutnie. Wystarczy wspomnieć takie ikony jak Legacy of Sorasil, Darkmare czy Perihelion, Ishar. Ale ja chciałbym skoncentrować się na tytule numer 2, a więc Darkmare. To było RPG w takim rzucie lekko izometrycznym z piękną, ręcznie rysowaną grafiką. To była ta plastyczność Amigi, ta magia, ten urok, którego brakuje w PC-cie. Grafika w grach była rysowana ręcznie. Było bardzo mało elementów gdzieś tam renderowanych czy umieszczanych na zasadzie kopiuj i wklej. Widać było naprawdę talent, widać było artyzm grafików. Darkmare to wielka przygoda, wspaniała grafika i długie, długie, długie godziny poruszania się po magicznym świecie. Zobaczcie sami, Darkmare. Dobrze, opuszczamy świat czarów, opuszczamy świat magii, opuszczamy świat demonów, troli, rycerzy, wojowników, magów i przeniesiemy się do świata sportu. No przecież Amiga to znakomite gry sportowe, od piłek nożnych począwszy, na bilardzie, kręglach, golfie skończywszy. Piłka nożna, tym razem na tapetę, wezmę chyba dwa tytuły, bo jeden jest piękny graficznie, a drugi z kolei jest innowacyjny, jeśli chodzi o kamerę ukazującą wydarzenia na boisku. Dobrze, zacznijmy od tego pierwszego. Total Football firmy Domag. No to jest gra, która była odpowiedzią na bardzo nieudany port FIFA Soccer. FIFA na piecu wyglądała i chodziła znakomicie, na lidze wyglądała przeciętnie, chodziła tragicznie, więc Domag postanowił pokazać, jak tworzy się wyciągającą siódme poty za Amigi piłkę nożną, która nie ustępuje współczesnym produkcjom na konkurencyjne platformy. Total Football, lekko izometryczna grafika, ależ jaka miodność, zobaczcie sami. Kick!
Piłka, bramka, gol. A więc, ten drugi tytuł, Sierra Soccer. No to była gra, którą pamiętam, uruchamiając na Amidze, skojarzyłem z wielkim opadem szczęki, dziurą w krześle i robieniem pod siebie. Piłka nożna z niebywałą ilością beczek miodu, przyjemności, że tak powiem, budowania akcji szybkich, dynamicznych i tej kamery, która dawała taką namiastkę 3D. To boisko było okazane z pewnej perspektywy i wchodziło się niejako w bramkę z akcjami. Sierra Soccer to był tytuł, który nawiązywał do Mistrzostw Świata i oczywiście wraz z moim bratem Maksymianem była to kolejna gra sportowa, którą ograliśmy do końca przez kilka turniejów i sezonów. Sierra Soccer. A na koniec postanowiłem sobie zostawić symulator. Symulator, który darzy wielkim sentymentem, a właściwie dwa symulatory. Wielkim sentymentem, wielką sympatią i podziwem dla ich twórców. Zacznijmy od gry pod tytułem Epic. Epic to nic innego jak symulator myśliwca kosmicznego w pięknie opowiedzianej przygodzie, epickiej, wielkiej, nieskończonej, mającej klimat, magię i pewne przesłanie. Epic to była nostalgiczna wyprawa, to były dylematy, to była przede wszystkim znakomita grafika jak nowe czasy, szybka grafika wektorowa 3D na Amidze. Uważam, że po dziś dzień jest to jeden z najlepszych silników, który napędzał środowisko 3D na Amidze, ale Epic charakteryzował się też wspaniałym intrem. Tak jak mówię, to był film, który został podzielony na dwie części. Wprowadzenie, zakończenie, ale przede wszystkim rozgrywkę. Epic.
Drugim tytułem jest oczywiście Gunship 2000 firmy Microprose. Gunship w tej wersji amigowej był naprawdę znakomicie zrobiony. Później ukazała się edycja na Amigi z układami AGA, szczególnie na Amiga CD32. Ta wersja była wzbogacona dłuższymi sekwencjami wideo, intrem, ale Gunship był naprawdę najlepszym symulatorem śmigłowca, nie tylko zresztą na Amigę, bo wielu mówią, że nawet Comanche, który był typowo zręcznościówką na PC, oczywiście, nowe czasy fotorealistyczną, ale jednak był zręcznościówką. Gunship to był taki symulator przez duże S i doczekał się znakomitej wersji amigowej, którą serdecznie polecam i zobaczcie zresztą sami. Gunship 2000, a więc polatajmy sobie śmigłowcem nad polami bojowymi. Tytuł, który był pierwszą uruchomioną przeze mnie grą na Amidze. Bitmap Brothers i Speedball 2. Druga część Speedballa to, jak wszyscy zapewne wiemy, a weterani mają to niejako już w genach wpisane, to futurystyczny symulator piłki ręcznej z elementami piłki nożnej, z niebywałą grafiką, taką cyberpunkową, metaliczną. To wszystko było brutalne, dynamiczne, bezwzględne, ostre. Jedyną zasadą był brak zasad, ależ te emocje, które towarzyszyły rozgrywkom ligowym, czy nawet zwykłym meczom, starciom towarzyskim, są niepowtarzalne. Ja będę do końca życia pamiętał słynnego pana sprzedającego lody, który w trakcie gry wołał: Ice cream, ice cream, Speedball 2. Ready.
I na koniec taka ciekawostka, może bardziej sprostowanie. Wielu z was zapewne powie, czemu na tej liście nie pojawił się Mortal Kombat 1, a zwłaszcza druga część. Ano dlatego, że edycja amigowa, zwłaszcza części drugiej, ustępowała jednak trochę graficznie wersji PC-owej, nie mówiąc o wersjach konsolowych. No niestety Mortal Kombat nie doczekał się swojej edycji na układy AGA, ale Mortal Kombat jest grą oczywiście przełomową, jedyna chyba, no przepraszam, obok Pit Fightera, druga gra karate, w której mamy digitalizowane postacie, w której mamy nieprawdopodobny realizm, walk, przemoc, wyrywanie serc kręgosłupów, fatality, babality, franchise, wszyscy to pewnie pamiętamy. I Mortal Kombat dosłownie jednym paznokciem ułamał się, wyłamał się z tej listy moim zdaniem najpiękniejszych gier na Amigę, ale musiałem o nim wspomnieć, bo była to gra, w którą przegraliśmy zwłaszcza jej drugą część. Wiele, wiele godzin i co jest bardzo istotne, Mortal Kombat 2, podobnie jak Settlersi, grał się najpierw na Amigę, pecetowcy obgryzali paznokcie po łokcie, zanim pokazała się ich wersja. Co więcej, Mortal Kombat 2 chodzi już na Amidze 500 z 1 MB pamięci, podczas gdy w wersji pecetowej wymagał silnej 386 i 4 MB. No po prostu Amigi nie można było nie kochać. To był czarodziejski komputer. Do zobaczenia w następnym programie. Historia to taka. Retromaniaka. Trzymajcie się.